Jest mi niezmiernie miło, że już po raz 13 osobiście od pierwszego turnieju mogę tutaj gościć Was i przywitać na międzynarodowym turnieju judo w kopalni soli. Zaczynaliśmy w 98 roku, 120 osób, Słowacja była z nami, razem z zawodnikami rozkładaliśmy matę rano. No teraz sami widzicie. Myślę, że za moment, jak przedstawię do gości, to przeczytają nam, jakie mamy państwa, czy powiedzą nam. Ja tylko powiem, że mamy dzisiaj ponad 50 klubów z 10 państw, w tym 16 ekip zagranicznych. Witam wszystkich serdecznie, zawodników, trenerów. Życzę Wam, abyście się świetnie bawili podczas tych dwóch dni. Wygra najlepszy, ale tak naprawdę jestem przekonany, że każdy z Was będzie zwycięzcą tych zawodów, ponieważ niewielu z Waszych kolegów miało możliwość uczestniczyć w zawodach judo 265 metrów pod ziemią. 13. Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni uważam za otwarty. Za momencik wystąpi specjalnie dla Was Aleks, czyli kto wie, kto to jest? No kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? No kto to jest? Muszę trochę show zrobić, zanim będzie muzyka. Tancerz you can dance. I look the gun when I'm done, cause I know that revenge is sweet, so sweet. This is a gang, lady bang, baby bang, tell me what you need. Oh, and when I go to disrespect, pay me back and look at you at, how to feel down there on your knees. Girls like a soldier, trip and it's going down, down. Strzegom. Ja z Wrocławia jestem. Słuchajcie, co to jest judo? Czym jest judo? O co chodzi w judo? Judo w dosłownym tłumaczeniu to spokojna droga. To jest sport walki pochodzenia wschodniego. To jest naprawdę spokojny sport, w którym nie ma prawie przemocy. Pomimo, że to się wydaje, że te rzuty są groźne i tak dalej, to tak naprawdę te wszystkie pady, które ćwiczymy na treningach, amortyzują to wszystko. Tutaj nie ma prawie w ogóle bólu, tylko spokojny sport, który też uczy samoobrony w normalnym życiu. A judo to też jakaś filozofia podobno? Też według tego mistrza Jigoro Kano, tego co stworzył judo, no to judo też jest w jakiś sposób, też sposób życia, tak jak żeby no... Nie, no
przemocy nie używać, też nie być takim agresywnym, żeby spokojnie wszystko rozstrzygać, bez przemocy i różnych. Powiedziałeś coś o dyscyplinie? Tak, uczę dyscypliny życiowej, charakter, rzeźbia człowieka, charakter, psychikę. Podanie składu do następnego meczu. Chodź na niego, chodź! Tutaj w kopalni, jak się walczy? No, bardzo fajna kopalnia ogólnie, tylko trochę zimno. A słuchajcie, wracając do tej walki, to ona się sprawdza w życiu codziennym? Jakby ktoś was zaatakował na ulicy, to co? Dacie sobie radę? No, umiemy się obronić, no i tak dalej. No i umiemy też oddać, jak trzeba. A jakie są te najważniejsze chwyty w judo? Znaczy w judo ogólnie nie stosuje się bezpośrednich uderzeń, tylko rzuty same z uchwytów. Ogólnie to jest bezpośrednie. Parterze to są dźwignie i duszenia. I trzymania. Nie stosuje się, nie ma tak, że zależy gdzie walczysz. Na judo jest, na judo sportowym jest wiele technik i tutaj nie ma jakby takiej najlepszej. A do judo samoobrony jest dużo takich technik, których nie stosujemy na zawodach, ponieważ one są jakby niedozwolone, ponieważ już zagrażają życiu w pewnym sensie, na przykład z urazem ręki czy szyi. Powiedzcie, po co tutaj przyjechaliście, jaki jest wasz cel? Chcecie wygrać z kim, o co walczycie? Złoto. Na złoto, tak jak każdy zawodnik. Walczy o złoto. Tak. Jak wam idzie, walczyliście już? Dopiero drużynowe zawody są rozgrywane, czekamy na indywidualne. Międzynarodowy turniej judo dzisiaj w podziemiach kopalni. Proszę powiedzieć troszeczkę o specyfice tej imprezy. Ilu mamy gości, ile drużyn występuje i o co walczą? Specyfika jest niesamowita i to od 13 lat, dlatego że od 13 lat prowadzimy tutaj turniej judo, chociaż bardzo trudno organizacyjnie, no ale są takie walory krajobrazowe, zdrowotne, że po prostu wszyscy przyjeżdżają w zasadzie dlatego, że jest turniej właśnie w kopalni. Poziom bardzo wysoki, 10 państw, 16 drużyn zagranicznych, ponad 50 w ogóle wszystkich klubów. Z całej Polski, od Wybrzeża Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Zakopane, nie chciałabym kogoś pominąć, ale dosłownie cała Polska. Bardzo mocna, właśnie słyszę, jak słyszę, Ukraina zwycięża, Dynamo Lwów, bardzo dwie mocne drużyny z Ukrainy. I specyfika jest taka, że dzisiaj rozgrywają się zawody drużynowe, właśnie w tej chwili trwają, i zawody dzieciaczków malutkich. Jutro są już tylko indywidualne zawody. No bardzo, zawodników jest ponad 500. Powiem szczerze, nie dodzieliliśmy się jeszcze, bo cały czas trwają tam, spisują dziewczyny, losują następne kategorie wagowe, ale na pewno nie będzie mniej niż 500 zawodników. No, z wszystkimi osobami towarzyszącymi, no bo ludzie sobie robią wycieczki, więc są to rodzice, są to sympatycy, judo, są to trenerzy, więc myślę, że no, minimum 800 osób tutaj mamy na dole. Co takiego jest w judo, że cieszy się tak ogromnym powodzeniem?
No, judo to jest inaczej tłumacząc z japońskiego droga do zwinności, do doskonałości. No więc jest to, uważam, świetny sport i do rozwoju duchowego, i do rozwoju fizycznego. A czemu się cieszy takim powodzeniem w Bochni? Bo jest mocna grupa, bo robimy, jest świetna atmosfera, ludzi, którzy to robią, którzy rodziców, zawodników, starszych zawodników. Tutaj przy tym turnieju pracuje około prawie 100 osób. To są rodzice, to są dziadkowie, to są zawodnicy, którzy nawet powychodzili od nas 5-6 lat temu, ale specjalnie sobie biorą urlopy albo na przykład ze studiów przesuwają zajęcia tak, żeby być z nami tutaj, pomagać i być tu z nami. Więc ta atmosfera i poziom, no, poziom jest bardzo wysoki i turnieju, i judo w Bochni. No, my w tej chwili mamy 4 osoby w kadrze Polski, no, na taką małą Bochnię, więc myślę, że to świadczy o tym właśnie, jaki jest poziom judo. Jak dzisiaj zawodnicy z Bochni wypadają? No w tej chwili właśnie startują drużynowo, więc wiem, że 2 mecze wygrali, no ale w tej chwili słyszę, że potykają się o Dynamo Kijów. Myślę, że nie do przejścia to jest, bo w zeszłym roku wygraliśmy, ale to właśnie te 4 osoby, o których mówię, są w kadrze. Już są rok starsze, nie mogą dzisiaj startować. Teraz już nie mamy no tak mocnej grupy, ale jeśli już wygraliśmy 2 mecze, nawet jeżeli z Dynamo przegramy, to myślę, że strefa medalowa jest nasza. Proszę wszystkich zawodników i zawodniczki o dotknięcie się od kraju.